Gdzie jesteś, Joanno? W dzisiejszym odcinku poruszymy historię, która pozwoli niektórym z nas wrócić wspomnieniami do czasu, w którym wchodziliśmy w dorosłość. Do tego, o czym wówczas myśleliśmy, jakie mieliśmy cele i marzenia, jakie sprawy były dla nas ważne, a czym zupełnie się nie przejmowaliśmy. Dla jednych pewnie był to czas pewnej beztroski, w końcu najdłuższe wakacje w życiu. Dla kogoś innego mógł być to czas życiowych wyborów, może poważnych decyzji co do tego, jaką pracę podjąć, ale też tego, czy zostać w kraju, czy jednak wyjechać za granicę. W międzyczasie kiełkowały pierwsze poważniejsze relacje, pierwsze poważniejsze zauroczenia. Przed podobnymi dylematami stała również Joanna. Młoda dziewczyna z głową pełną pomysłów, ale jednocześnie z jasno określonym planem co do własnej przyszłości. Zauroczona w pewnym o 2 lata starszym od siebie chłopaku, z którym planowała swoją dalszą przyszłość. Plan był dobry, ale co takiego przeszkodziło w jego realizacji? Zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym opowiadam o tajemniczym zaginięciu sprzed blisko 23 lat 18-letniej wówczas Joanny Matiaszek. Zanim przejdę do sedna, przeczytałam niedawno komentarz odnośnie tego, by w filmach zamieszczać zdjęcia związane ze sprawą. Myślę, że raz na jakiś czas mogę coś takiego zrobić, a w pozostałych odcinkach materiały i informacje o nowej historii, w sumie tak jak do tej pory miało to miejsce, będą się pojawiać na profilach na Facebooku i Instagramie, gdzie jak zwykle zapraszam. Joanna Matiaszek przychodzi na świat w sierpniu 1982 roku. W roku 2000, kiedy dzieją się wydarzenia, o których za chwilę opowiem, ma 18 lat. Na co dzień mieszka w miejscowości Brzesko. Jest to miasto w województwie małopolskim, położone między Tarnowem a Krakowem, nad rzeką Uszwicą. Jest tam kilka zabytków, urokliwy rynek, ale również browar Okocim, założony w 1845 roku. Pomimo tego, że w Brzesku są szkoły średnie, Joanna wybiera zespół szkół licealnych i technicznych w oddalonym od rodzinnego miasta o jakieś 17 km Wojniczu. Jest to obecna nazwa szkoły. W 2006 roku nastąpiła zmiana zarówno nazwy, jak i jej patrona. Z tego co wiem, Joanna nie mieszkała wówczas ani w internacie, ani w bursie szkolnej, także decyzja o wyborze akurat tego liceum wiązała się z codziennymi dojazdami do szkoły przez 3 lata, czyli przez cały okres trwania edukacji. W 2000 roku obowiązywał system, w którym liceum trwało 3, a nie tak jak dzisiaj 4 lata. Sama pamiętam swoje dojazdy, bo swego czasu mieszkałam w małej miejscowości, z której do szkoły miałam około 15 km. No i bywało różnie. Najgorzej było w okresie jesienno-zimowym, bo warunki atmosferyczne często nie należały do najłatwiejszych i zdarzało się, że przez nieprzejezdne drogi czy duży mróz, autobusy, autosany to chyba były, często przyjeżdżały spóźnione albo w ogóle ich nie było. No jest co wspominać. Joanna uznawana była za dziewczynę ambitną, taką, która świetnie się uczy, jest obowiązkowa i odpowiedzialna. W końcu był to rok szkolny, w którym miała się odbyć studniówka, ale też jeden z pierwszych ważniejszych życiowych egzaminów, bo egzamin dojrzałości, czyli po prostu matura. Na kilka tygodni przed rozpoczęciem nauki w klasie maturalnej zdała egzamin na prawo jazdy. Joanna miała dość dobrze sprecyzowane plany na przyszłość. Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury chciała pójść na studia, marzyła o rehabilitacji i pomocy osobom schorowanym, ale również starszym. Jest piątek, 3 listopada 2000 roku. Joanna wstaje jak zwykle rano, by spokojnie przyszykować się do szkoły. Dziewczyna rozmawia jeszcze ze swoją mamą Teresą, omawiają wówczas kwestie związane ze zbliżającą się wielkimi krokami studniówką.
dziewczyna chciałaby specjalnie na tą okazję kupić wyjątkową sukienkę, ale też buty. Miała już coś upatrzonego, więc nie pozostawało nic innego, jak wybrać się do konkretnego sklepu i dokonać zakupu sukienki, którą pamięta się jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. 3 listopada był również dniem, w którym chłopak Joanny, Przemysław, obchodził swoje 20. urodziny. Para poznała się kilka miesięcy wcześniej, bo latem 2000 roku Joanna była zakochana w Przemku i bardzo zaangażowana w ten związek. Mimo że trwał on dość krótko, bo jakieś 3, może 4 miesiące. Przemek z okazji urodzin organizował domówkę, na którą zaprosił swoich znajomych, ale były to osoby, które Joanna znała lub przynajmniej kojarzyła. Impreza miała się odbyć w Niwce, czyli wsi pod Tarnowem, bo chłopak tam wówczas mieszkał. Plan był taki, że zaraz po szkole Joanna pojedzie do rodzinnej miejscowości Przemka, a po imprezie wróci do domu autobusem. Z Niwki do Brzeska jest, zależy jeszcze którą trasą, ale plus minus 30 km. Dziewczyna miała być w domu wieczorem, jeszcze tego samego dnia. No właśnie. Miała być. Dlaczego więc do domu nie dociera? Zaniepokojona rodzina wykonuje kilka telefonów, by ustalić, czy to, że dziewczyna nie zjawia się w domu, może być związane z jakimś wypadkiem, w związku z którym mogłaby trafić do szpitala. Co prawda żadne niepokojące informacje do rodziców nie docierają, a to, co się dzieje z ich córką, w dalszym ciągu pozostaje niewiadomą. Pani Teresa, czyli mama Joanny, postanawia zadzwonić na policję w Brzesku, by złożyć zawiadomienie o zaginięciu córki. Jak się zapewne spodziewacie, sprawa została totalnie zbagatelizowana. Zgłoszenia nie przyjęto, ponieważ podobno nie było wystarczających przesłanek do tego, by uznać Joannę za osobę zaginioną. Tak naprawdę nie sporządzono żadnej notatki z tej rozmowy. Nie odnotowano zgłoszenia. Według funkcjonariusza, który odebrał wówczas telefon, dziewczyna mogła się gdzieś zasiedzieć, zmienić zdanie co do powrotu z imprezy. W końcu była już osobą pełnoletnią i teoretycznie nie musiała się tłumaczyć rodzicom z każdej swojej decyzji. I był to pewnie jeden z kluczowych momentów tej sprawy, bo być może gdyby podjęto działania od razu, dzisiejszy status sprawy byłby zupełnie inny. Swoją drogą jest to straszna sytuacja. Takie odmawianie pomocy, bo chodzi o osobę pełnoletnią. Fakt jest taki, że najwięcej osób zaginionych odnajduje się bez udziału policji. Jednak tak sobie myślę, że to najbliżsi, a nie pan funkcjonariusz, najlepiej znają swoje dzieci. I skoro nigdy wcześniej podobne sytuacje się nie zdarzały, córka czy syn zawsze dotrzymywała czy dotrzymywał słowa, zjawiała czy zjawiał się o umówionej porze, nieważne w jakim jest wieku, to sytuacja, w której zgłoszenie nie zostaje przyjęte, a notatka z rozmowy nie zostaje sporządzona, jest bardzo krzywdząca. I owszem, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Prędzej czy później każde dziecko zrobi coś zupełnie innego niż było wcześniej ustalone. Ale i tak uważam, że należałoby to chociaż spróbować sprawdzić, a nie zasłaniać się pełnoletniością dziecka, tak jak w tym przypadku. W sumie nawet gdyby chodziło o dziecko, które systematycznie ucieka z domu, stwarza pewne problemy wychowawcze, może ma już jakieś konflikty z prawem na swoim koncie, to odmowa pomocy jest po prostu słaba. Właśnie taka odmowa przyjęcia zgłoszenia odbyła się w przypadku rodziców Joanny, bo poszukiwania dziewczyny rozpoczęły się dopiero kilka dni po jej zaginięciu. Brano różne hipotezy pod uwagę, zarówno to, że dziewczyna uciekła, wstąpiła do sekty, wyjechała za granicę, ale też to, że stało się coś złego i Joanna nie żyje. Dopiero kilka miesięcy po jej zaginięciu, bo w maju 2001 roku, o sprawie dowiaduje się prokuratura rejonowa w Tarnowie. Mimo prowadzonych czynności nie udaje się ustalić czasu, miejsca i okoliczności zaginięcia dziewczyny, stąd we wrześniu tego samego roku sprawa zostaje umorzona.
Nie jest to jednak koniec, ponieważ w wyniku starań rodziny i złożenia zażalenia postępowanie zostało wznowione. A co więcej, sprawą zainteresowało się krakowskie Archiwum X. Ich założeniem co do tego, co faktycznie mogło się wydarzyć, było to, że dziewczyna została zamordowana. Mając na uwadze zeznania świadków odnośnie tego, że to Przemysław W., czyli ówczesny chłopak dziewczyny, był prawdopodobnie ostatnią osobą, która ją tego dnia widziała, stał się on ich głównym podejrzanym. Ale to, że miał on jako ostatni widzieć ją żywą, nie było jedynym powodem, dla którego uznano, że może mieć on coś wspólnego z jej zaginięciem. Co do podjętych działań, to przesłuchano świadków, przeanalizowano zebrane dowody, za pomocą georadaru przeszukano 100 hektarów lasów, teren starej cegielni w pobliżu Radłowa, wykorzystano również psy tropiące, a zalew znajdujący się w pobliżu przeczesywali płetwonurkowie. Ekspertyzy geologiczne wykazały, że nie ma możliwości, by ciało dziewczyny, jeśli znajdowało się w całości, zostało ukryte pod ziemią na terenie lasów radłowskich. Poproszono wówczas o pomoc jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Z jego opinii jasno wynikało, że Joanna została zamordowana. Sprawcą miała być osoba, z którą była związana uczuciowo, bardzo dla niej bliska. Zgodnie z tym, co możemy znaleźć na stronie internetowej pana Jackowskiego, w przypadku osoby zaginionej należy przynieść mu jakąś część garderoby i zdjęcie tej osoby. Po kilkudziesięciu minutach jasnowidz przekazuje rodzinie czy osobom, które się do niego zgłaszają, swoje wizje czy możliwy przebieg wydarzeń, spisane na piśmie. Czasem dołączana jest mapka lub wskazywany jest obszar, który należy przeszukać. Z tego co słyszałam, jego działania w różnych sprawach pomogły w ich rozwiązaniu, ale niestety tak się nie stało w przypadku zaginięcia Joanny. Co prawda został przez niego wskazany zbiornik wodny w okolicy Niwki, jednak poszukiwania, które się w tym miejscu odbyły, nie wniosły niczego nowego do sprawy. Pozwolę sobie nie oceniać takich praktyk, bo może coś w tym jest, może nie ma, ale fakt jest taki, że kiedy standardowe działania nie przynoszą efektów, często sięga się po te mniej oczywiste. Teoretycznie nie zaszkodzi, a skoro może pomóc, to może jednak warto. Ale kim właściwie jest Przemysław W., czyli ówczesny chłopak Joanny, i dlaczego funkcjonariusze Archiwum X zwrócili na niego szczególną uwagę? W 2000 roku Przemysław W. to dobrze zbudowany 20-letni mężczyzna, średniego wzrostu, o krótko ostrzyżonych włosach. Nie ma on jednak zbyt dobrej opinii, ponieważ uznaje się go za miejscowego agresora. Często bierze udział w różnych bójkach, zdarza mu się nadużywać alkoholu, na różne sytuacje reaguje zbyt impulsywnie, wręcz agresywnie. Natomiast jeśli chodzi o jego relacje z kobietami, to poza tym, że uznaje się go za podrywacza, to jego stosunek do partnerek też pozostawia wiele do życzenia. Joanna nie była jego pierwszą partnerką. Jak się okazało, rok wcześniej spotykał się z pewną dziewczyną, jednak ich rozstania nie można zaliczyć do wydarzeń spokojnych. Kiedy dziewczyna oznajmiła, że chce zakończyć relację, Przemysław miał na nią krzyczeć, chwycić za ramię i podnieść do góry. Miał przystawić do jej twarzy pięść, cały czas grożąc, że ją pobije. W kolejnej relacji chłopaka też zdarzały się sytuacje, po pierwsze, alarmujące, po drugie, karygodne. Jego ówczesna dziewczyna słyszała, jak Przemysław groził, że pobije inną dziewczynę. Miała się ona narazić Przemkowi tym, że złożyła zeznania w sprawie wypadku, który on spowodował. Podobno nawet na korytarzu przed rozprawą sądową nie powstrzymał się od kierowania w jej stronę gruźb. Co gorsze, najprawdopodobniej słowa przekuły w czyny, ponieważ niedługo później w Radłowie, centrum tego miasteczka właśnie się wyświetla, kobieta została napadnięta i pobita. Kolejna sytuacja, w której Przemek
nie mógł się powstrzymać od agresywnych zachowań, miała miejsce w lipcu 2001 roku. Tydzień po zniknięciu Joanny, swoją drogą dość szybko się pozbierał po zaginięciu swojej ukochanej, na jednej z dyskotek na terenie Tarnowa poznał dziewczynę, którą właśnie latem 2001 roku po jednej z imprez dusił. Jak się okazało, powodem jego wściekłości miało być to, że dziewczyna usiadła obok dobrego znajomego Przemka, Pawła G. Po imprezie kazał dziewczynie wsiąść do samochodu, by pojechać do jego domu w Niwce. Po dojechaniu na miejsce miało dojść do kolejnego ataku, ponieważ Przemek miał dziewczynę chwycić za włosy, rzucić na ziemię i uderzać jej głową o płytki chodnikowe. Po wszystkim kazał jej zostać u siebie w domu na noc. Bardzo na nią krzyczał, jednak żaden z domowników nie zareagował. Dziewczyna miała przyznać, że po tej sytuacji spotkała się z Przemysławem W. jeszcze kilka razy, tylko i wyłącznie dlatego, że się go bała. Wiedziała, że jest porywczy, a w tej porywczości wręcz nieprzewidywalny. Dziewczyna miała opowiadać o innej sytuacji, kiedy to pod blokiem na jednym z osiedli w Tarnowie czekał na nią Przemek. Miał ją wtedy uderzyć w twarz tak mocno, że upadła, po czym zaczął ją kopać, jednocześnie krzycząc i wyzywając. Kolejna sytuacja, która tym razem skończyła się udziałem policji, miała miejsce w 2003 roku i dotyczyła dziewczyny, którą Przemysław poznał w grudniu 2002 roku na dyskotece. Para kilkukrotnie się spotkała, jednak kiedy dziewczyna dowiedziała się o tym, że Przemek bywa porywczy, że nadużywa alkoholu, a jego partnerka zginęła bez śladu, postanowiła znajomość zerwać. Przemek nie dawał jednak za wygraną. Nękał ją telefonami, wielokrotnie groził. Mimo to dziewczyna spotkała się z nim w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w 2002 roku w jego domu. Kiedy chciała wyjść, Przemek miał wpaść w szał. Zaczął ją bić i jej grozić, że zrobi z nią to samo, co z jakąś inną dziewczyną. Zdezorientowana zapytała, o kogo chodzi, a w odpowiedzi chłopak miał wskazać wycinek z gazety z opisem zaginięcia Joanny. Miał się również chwalić tym, że ciało Joanny nigdy nie zostanie odnalezione. Po tej sytuacji Przemek zgwałcił dziewczynę. Jednak ona z przerażenia i ze strachu nawet nie próbowała uciekać. Spotkała go jeszcze miesiąc później w Tarnowie, a wtedy zmusił ją, by wsiadła do jego samochodu, zawiózł ją do swojego domu. Tam miał ją bić po twarzy i po brzuchu, ale też uderzać jej głową o ścianę. I to była sytuacja, w wyniku której w domu Przemysława W. pojawiła się policja. Najprawdopodobniej jego matka wezwała funkcjonariuszy. Miała wówczas powiedzieć, że nie chce, żeby drugi raz doszło do zabójstwa w jej domu. Reakcja Przemysława mówiła sama za siebie, ponieważ kiedy zorientował się, że mundurowi zjawili się pod jego domem, po prostu uciekł. Szybko, ponieważ jeszcze tego samego dnia został znaleziony przez funkcjonariuszy na strychu domu swoich rodziców. Sprawa miała swój finał w sądzie, ponieważ dziewczyna nie przestraszyła się gróźb Przemysława W. i postanowiła zeznawać. W związku z tym sąd skazał mężczyznę na 7,5 roku więzienia za gwałt, próbę gwałtu i pobicie. Jaka była odpowiedź Przemysława na kwestie dotyczące jego agresywnego zachowania wobec kobiet? Tu cytat. Chciały jazdę, więc miały jazdę. Niestety, skruchy czy przemyśleń co do własnego postępowania i swojej postawy u Przemysława w tamtym momencie na próżno szukać. Co ciekawe, w aktach sprawy, w której Przemysław został skazany, można znaleźć informację, że podczas składania zeznań, podobno w ogóle o to nie pytany, zaczął opowiadać o zaginięciu Joanny, podsumowując, że została ona zamordowana, ale do winy się nie przyznał. Przemysław W. wyszedł na wolność po 7 latach, po czym wyjechał do Szwecji. Niedługo później wrócił w rodzinne strony, ale podobno ponownie trafił do więzienia, tym razem za jazdę pod wpływem alkoholu. Co do wydarzeń z 3 listopada,
próbowano ustalić to, co faktycznie się wydarzyło. Okazało się, że po porannej rozmowie z mamą, między innymi o kreacji na studniówkę, dziewczyna pojechała do szkoły. Zaraz po skończonych zajęciach, tak naprawdę zgodnie z umową, pojechała do Przemka, do Niwki, na imprezę z okazji jego urodzin. Na podstawie zeznań jednego ze świadków, okazało się, że Joanna wyszła na przystanek autobusowy, prawdopodobnie jeszcze w trakcie trwania imprezy, było to około godziny 20. Miał ją wówczas odprowadzać jej chłopak Przemysław W. To, że para była na przystanku autobusowym, potwierdziła pani ekspedientka pracująca w pobliskim sklepie. Kończyła wówczas pracę, zamykała sklep i to wtedy zobaczyła parę. Nie była jednak w stanie potwierdzić tego, że Joanna do autobusu wsiadła. Udało się również dotrzeć do kierowcy autobusu, który tego dnia pracował na tej trasie. Kojarzył, że sprzedawał komuś bilet, ale nie pamiętał, czy był to mężczyzna, czy kobieta, ani tego, czy pasażer wsiadał w Niwce, czy w zupełnie innej miejscowości. Udało się również ustalić to, że kilka dni przed imprezą urodzinową Przemka, jednocześnie dniem, w którym Joanna zaginęła, para się pokłóciła. Udało się odnaleźć list z 30 października 2000 roku, w którym poruszona została kwestia tego, na co dziewczyna wydała zaoszczędzone pieniądze. Podobno przeznaczyła je na zakup kurtki, a nie na nowe głośniki do samochodu Przemysława i to było przedmiotem ich kłótni. Mimo konfliktu, Joanna zdecydowała się na to, by pojechać do rodzinnej miejscowości Przemka na organizowaną przez niego imprezę urodzinową. Poza powyższym okazało się, że relacja Joanny i Przemka i prawdopodobnie wpływ chłopaka spowodował, że dziewczyna zaczęła się zmieniać. Zaczęła mieć problemy w szkole, wagarowała, izolowała się od rówieśników, co według bliskich miało być rezultatem jej krótkiej, bo trwającej zaledwie 3, może 4 miesiące, relacji z Przemkiem. Ciekawe wydają się również zeznania świadków. Poza ekspedientką i kierowcą autobusu przesłuchano również uczestników przyjęcia urodzinowego Przemysława. Przesłuchano Joannę M., czyli ówczesną partnerkę dobrego kolegi Przemka Pawła G., twierdziła ona, że wbrew temu, co w oficjalnej wersji mówił Przemek, czyli że Joanna wróciła do domu autobusem, zaginiona dziewczyna na pewno nie wsiadła do autobusu i nie pojechała nim w kierunku swojej rodzinnej miejscowości. Mówiła o tym, że Joanna chciała wrócić do domu już po 18, ale w wyniku pewnego szantażu ze strony Przemka została prawie do 20. Właśnie o tej porze para miała wyjść z domu chłopaka i udać się w kierunku przystanku autobusowego, to tam byli widziani przez ekspedientkę. Joanna M. mówiła również o tym, że kiedy wracali z imprezy urodzinowej, widziała, że właśnie od strony przystanku do Przemka podeszła jakaś kobieta, ale że było wówczas ciemno, nie była w stanie jej rozpoznać. Dopiero kilka dni później miała się dowiedzieć, że mimo końca imprezy urodzinowej nie był to koniec wieczoru. W trakcie rozmowy z Przemkiem chłopak miał jej powiedzieć, że tą kobietą, która do niego podeszła od strony przystanku, była właśnie Joanna Matiaszek. Że wróciła do jego domu, gdy wszyscy zaproszeni znajomi wyszli. Po jakimś czasie mężczyzna miał wpaść w szał, był wówczas pijany, miał rzucać wszystkim tym, co akurat było pod ręką, a kiedy Joanna próbowała go uspokoić, zabrał kluczyki od samochodu i wyszedł na zewnątrz. Dziewczyna pobiegła za nim, by zapobiec jeździe pod wpływem alkoholu, a kiedy wsiadał do samochodu, miała zabrać mu kluczyki i to wtedy on ją pierwszy raz uderzył. Dziewczyna upadła przy ścianie budynku. Widząc jednak, że Przemek i tak planuje gdzieś jechać, szybko wstała i wsiadła do auta razem z nim. Przemek miał dokończyć opowieść słowami, że wywiózł ją do lasu, gdzie jeszcze raz ją uderzył, aż zaczęła krwawić, po czym zostawił ją tam i odjechał. Nie wiadomo jednak, z jakiego powodu zmienił zdanie, bo po nią wrócił.
dziewczyna szła wówczas drogą. O tym, co było dalej, podobno Przemek nie chciał opowiedzieć. Później miał się z tego wszystkiego wycofać, twierdząc, że nie ma związku z zaginięciem Joanny. Z kolei brat Przemka mówił, że para wyszła z imprezy urodzinowej około 20. Chłopak odprowadził Joannę na przystanek autobusowy, ale po 10 minutach wrócił do domu sam. Według niego Joanna tego wieczoru nie pojawiła się w domu rodziny W. Zeznania jeszcze innego świadka, który jeszcze w 2002 roku, zaraz po tym, gdy Przemysław opuścił areszt, wyjechał z nim w Bieszczady, też są dość mocno zastanawiające. Na wyjeździe Przemek miał powiedzieć temu znajomemu, że ciała Joanny nigdy nikt nie znajdzie, ponieważ jest ono zakopane w różnych miejscach. Podobno w aktach sprawy dotyczącej Joanny Matiaszek są informacje o tym, że Przemysław W. został poddany badaniu wariografem. Wynika z nich, że, cytując, z dużym stopniem prawdopodobieństwa można przyjąć, iż posiada on i ukrywa wiedzę, kto dokonał tej zbrodni i gdzie znajdują się zwłoki ofiary. Nie można wykluczyć jego bezpośredniego udziału przy ukryciu ciała Joanny Matiaszek. Pomimo nowych wątków w sprawie zaginięcia dziewczyny, 13 listopada 2007 roku prokuratura tarnowska umorzyła śledztwo. Powodem takiej decyzji był fakt, że nie odnaleziono zwłok. Ponadto nie udało się zebrać materiału dowodowego, który w sposób jednoznaczny wskazywałby na winę Przemysława W. W październiku 2017 roku prokuratura okręgowa w Tarnowie ponownie wszczęła śledztwo w sprawie Joanny Matiaszek. Pomimo wieloletniego przestoju w tej sprawie, pierwsze zarzuty zostały postawione. A dotyczą one rewizji domu rodziny W. w Niwce, a raczej tego, co w jej wyniku udało się znaleźć. Był to łańcuszek i czarna torebka. Były to takie same rzeczy, jak te, które należały do Joanny. Co więcej, w środku udało się zabezpieczyć włos, dokładnie psi włos, należący do Rattlera, a właśnie takiego psa posiadała zaginiona dziewczyna. W ramach wyjaśnień siostra Przemysława W. powiedziała, że torebkę kupiła na jednym z targów. Właśnie w sprawie złożonych wyjaśnień związanych ze znalezionymi rzeczami w 2018 roku usłyszała ona zarzut składania fałszywych zeznań umożliwiających uniknięcie odpowiedzialności karnej osobie najbliższej. Podobno kobieta powiedziała, że torebkę dostała w prezencie od swojego brata. Joanna Matiaszek formalnie ciągle ma status osoby zaginionej. Sprawa jej zaginięcia, w której niestety znalezienie już teraz 40-letniej kobiety całej i zdrowej wydaje się prawie niemożliwe. Wszystkie działania, w tym poszukiwania, zwłaszcza w ostatnich latach, ukierunkowane były raczej na znalezienie jej zwłok. Co ciekawe, jest człowiek, na którego wszyscy spoglądają jak na sprawcę. Jednak przez tyle lat nie udało się udowodnić jego winy. Tak naprawdę to, co się wydarzyło po wyjściu z imprezy urodzinowej, do dziś pozostaje zagadką. Ślad urywa się na przystanku autobusowym. Jest wiele niejasności w tej sprawie, brakuje wielu informacji. Tak naprawdę nie ma świadka, który w 100% potwierdziłby, że Joanna wsiadła do autobusu. Nie ma również takiej osoby, która z całą pewnością by temu zaprzeczyła i zeznała, że Joanna jednak wróciła do domu swojego ówczesnego chłopaka. Są jedynie zeznania ekspedientki, ale one ani nie potwierdzają, ani nie wykluczają. Wynika z nich na pewno, że para była tego wieczoru na przystanku autobusowym. Nie ma również takiej osoby, która potwierdziłaby, że widziała Joannę w samochodzie Przemka tego listopadowego wieczoru i kierunek, w którym jechali, sugerowałby, że zmierzają w stronę lasu.
jak zwykle, zapewne monitoring pewne kwestie pomógłby wyjaśnić, ale takich nagrań po prostu nie ma. Pamięć ludzka też bywa zawodna, ale zdaniem mamy Joanny, pani Teresy, ludzie wiedzą znacznie więcej niż oficjalnie mówią. Nie rozumie ona jednak, czym się kierują, co powoduje, że przez 23 lata milczą. Jest ona również przekonana o tym, że mordercą jej córki jest Przemysław W. I w związku z tym, że teoretycznie zebrano wiele dowodów, są zeznania świadków, to nie udało się udowodnić jego winy. Kobieta czuje się bezsilna. Ma żal zarówno do policji, jak i prokuratury, twierdząc nawet, że według niej sprawa od samego początku była źle prowadzona, a historii Joanny nikt poważnie nie potraktował. Ma świadomość tego, że raczej niewiele da się już w tej sprawie zrobić, ale cały czas walczy o prawdę. W tej, wydawać by się mogło, beznadziejnej sprawie, chociaż Archiwum X już nieraz dokonywało niemożliwego, nadal jest jakaś szansa. Sprawa Joanny Matiaszek przedawni się już całkiem niedługo, bo w 2030 roku, ale jest jeszcze kilka lat, by ustalić, jaki był prawdziwy przebieg wydarzeń i albo ustalić miejsce, w którym żyje Joanna, a jeśli nie ma jej już z nami, móc ją godnie pochować i się z nią pożegnać. Pozostaje mieć nadzieję, że cokolwiek się nie stało, sprawca, o ile taki jest, poniesie odpowiedzialność adekwatną do swojego czynu. Do dzisiaj Joanna nie wróciła do domu, nie nawiązała kontaktu z rodziną, a z racji tego, że w dalszym ciągu ma ona status osoby zaginionej, przypomnę, w co była ubrana w dniu zaginięcia. Dziewczyna o wzroście 166-170 cm, jasnych oczach, włosach prostych, w kolorze ciemnego blondu, ubrana w czarną kurtkę, czarne spodnie oraz czarne kozaki. Posiadała przy sobie zegarek, złoty łańcuszek, dwa srebrne pierścionki, kolczyki, tak zwane delfinki oraz czarną torebkę na pasku. W opisie i w kartach zostawię linki do innych historii dotyczących zaginięć, o których opowiedziałam już na tym kanale. Będzie to historia Beaty Radke, czyli najdłużej poszukiwanego dziecka w Polsce, Mateusza Domarackiego i Kazimiery Zaręby. Znajdziecie w nich również informacje o statystykach dotyczących zaginięć dzieci, seniorów, ale też wykorzystania seksualnego osób poniżej 15 roku życia. Jeśli nie słyszeliście tych historii lub nie znacie tych spraw, to serdecznie zapraszam. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o profilach na Facebooku i Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.